Witam, przed nami Łukasz Trojan, najlepszy dzisiejszy zawodnik meczu pomiędzy Dream Team Podegrodzie a The Reds. Łukasz, jak przebieg meczu? Opowiedz coś na ten temat. No co można powiedzieć, zawodnicy po przyczynie drużyny byli bardziej wybiegani, tak? To było widać, bardziej prowadzili grę. Myśmy nastawili się na kontrę, no i udało się przejść tych parę bramek i dzięki temu wygraliśmy. Trzy bramki twojego dzieła. Widzę, że forma góruje. A, przypadek. Nie, dlaczego dobra przypadek? Dobra postawa sobie drużyny po prostu i... Widzę, że u was bardzo fajnie zgrana z gry, bardzo fajnie prowadzicie grę techniczną. Prowadzicie razem taką grę, gdzie podania naprawdę są docelowe i ta gra fajnie wygląda. Nasza drużyna w sumie składa się z zawodników, którzy cały czas trenowali piłkę w klubie. To jest może dwóch zawodników, co nie grało. Reszta po prostu... Jesteśmy zgrani praktycznie od dziecka. Więc długo razem gracie? No praktycznie od 10-12 roku życia. To widać na boisku, te połączenie, te razem, to granie. Powiedz mi, jak sytuacja przed następnym meczem? Teraz pójdziecie w tabeli do góry. Jeżeli chodzi o dalsze mecze, jak stawiacie sobie poprzeczkę co do dalszych meczy? No sobie, wiadomo, grać zawsze o zwycięstwo, tak? Zobaczymy, jak zdrowie pozwoli. I kadra naszego zespołu, bo też kilku zawodników się wykruszyło, tak? Ale... Czy to kontuzje, czy po prostu brak zawodników poprzez niektórzy pracę? Niektórzy praca, niektórzy po prostu... Dwóch kontuzje złapało, także no jest ciężko, ale dajemy radę, tak? Zawsze jesteśmy optymistyczni i walczymy o zwycięstwo zawsze, tak? Ostatnie moje pytanie, powiedz mi, na które miejsce celujecie wyjście w grupy? Jeżeli byście chcieli wyjść z grupy, to które miejsce celujecie? No, wiadomo, zawsze każdy chciałby mieć pierwszy, tak? Ale mierzymy siły na zamiary. Każde miejsce premiowane awansem już jest dobre, także dokładnie. Czy to będzie pierwsze czy czwarte, nie ma znaczenia, żeby wyjść tylko z grupy. Super, tak? Bardzo dziękuję za wywiad i gratuluję wygranej. Dziękuję.